Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zrobimy sobie haul zakupowy i nie wiem, gadżetowy z Kawaliady, więc zapraszam do oglądania. Niektóre rzeczy kupiłam, niektóre rzeczy dostałam, więc będę to tak generalizować, będę mówić, co dostałam, a co kupiłam, więc przejdźmy do rzeczy. Pokażę najpierw gadżety Kawaliady, które dostałam w zamian za to, że kupiłam karnet. Pierwszym jest koszulka Kawaliady. Najprawdopodobniej będę ją miała na treningi i do spania. Jest z logiem Kawaliady, z hasłem Kawaliady, czyli We Are Kawaliada. Granatowa. Wzięłam męską eskę, bo ja lubię większe koszulki i moim zdaniem jest bardzo ładna. Kolejną rzeczą jest opaska z napisem też hashtag We Are Kawaliada. Też dostawało się ją w zamian za to, że się kupiło karnet. No i flos Kawaliady. Jak już wcześniej wspominałam, jedyne flo z Kawaliady, jakie kiedykolwiek przyjdzie mi trzymać w ręku. Także takie miłe gadżety się dostaje w zamian za to, że się kupi karnet, więc podwójna korzyść. Kupujesz karnet i jeszcze otrzymujesz takie fajne gadżety. Oczywiście dostałam kilka katalogów oraz taką książeczkę Kawaliady, gdzie są różne informacje, reklamy, informacje o jeźdźcach, jakichś konkurencjach i rozkład Kawaliady. Taką książeczkę 20 lat od Prestige, czyli ta firma od siodeł. Chyba każdy zna Prestige. Są tu różne ciekawe informacje, jak wybrać siodło, dopasowywanie. Oczywiście nie dobieramy za pomocą takiej książeczki siodła koniowi, ale jest to na pewno bardzo przyjemna pomoc, aby to zrobić. Więc ja na pewno ją zatrzymam. I Informator, taka gazetka, konie i rumaki. Jest tu bardzo dużo informacji, reklam, o różnych stajniach, o jakichś najnowszych rozwiązaniach w stajniach. Więc jest to naprawdę ciekawa lektura, jeżeli interesujemy się na jakimiś nowymi technologiami, zastosowaniami w stajniach, to jest to fajna lekturka. A teraz przejdziemy do rzeczy kupionych. Tutaj taki czaprak kupiłam z firmy Horse. Od pani na stoisku dowiedziałam się, że jest to prototyp jakby, że jestem pierwszym posiadaczem tego czapraka w Polsce i że właśnie na Kawaliadzie ten czaprak miał swoją premierę. Od dawna podobały mi się produkty firmy Horse i chciałam sobie coś zakupić, ale jakoś odkładałam to. No i przyjechałam na Kawaliadę, rozglądałam się za czaprakami i spojrzałam. O mój Boże, jaki piękny kolor. Niestety kamera nie pokazuje dokładnie, jak ładny jest ten kolor. Ale już pierwszego dnia zwróciłam na niego uwagę. Ale uznałam, może znajdę coś lepszego. Ale nie, do końca Kawaliady nie znalazłam nic lepszego, więc kupiłam po prostu ten piękny czaprak. Myślę, że na solarze będzie wyglądał naprawdę pięknie i na następne zawody na pewno go użyję. W ogóle ten czaprak jest strasznie gruby, mięciutki i co fajnego ma, to taki tą podszewkę, nie wiem jak się to nazywa, spód. Jest z takiej mocnej pianki, grubej dosyć, i z takiej siateczki, co wchłania mocno pot i to jest fajne. Mam taki czaprak już z HKM-u, właśnie z tej siateczki pod spodem i to się sprawdza naprawdę świetnie. I to jest w zasadzie mój prezent świąteczny od Julki. Postanowiłyśmy, że w tym roku kupujemy sobie tanie prezenty, więc ona kupiła mi takie opakowanie smakołyków. Ja smakołyków za dużo nie używam, więc takie w zupełności mi wystarczy i myślę, że na bardzo długo. Były to chyba najpopularniejsze smakołyki na całej Kawaliadzie.
smaki były naprawdę obszerne. Od zwykłego typu jabłko i banan, przez jakieś czosnki i nie wiem, dziwne kombinacje ziołowe, po eukaliptusa. I oczywiście ja, typowy Polak cebulak, wzięłam troszeczkę z każdego smaku do jednego malutkiego, to jest najmniejsze pudełko, jakie było możliwe. Są to smakołyki z sklepu smakołyki-dla-koni.pl i naprawdę smaki są strasznie ciekawe. Pachną tymi rzeczami właśnie, co, jakie mają smaki, co często się nie zdarza, bo spotkałam się z wieloma smakołykami, które nawet nie pachniały tak jak powinny. A tutaj mamy na przykład kokosa, który centralnie daje kokosem. I dla mnie te smakołyki są naprawdę świetne, no i w dodatku mają śliczne kształty. A tutaj mamy mój prezent dla Julki. Ktoś już się spodziewa, co to jest? To podkoniówki słoma z butów. Albo słoma w butach. Nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się ten model. Ale od bardzo dawna Julce się już podobały, więc postanowiłam, że na kawaliadzie je kupię. Są naprawdę śliczne. No i fajnie to wygląda, jak się je ma założone. Wygląda po prostu, jakby słoma wystawała z butów. Widziałam też na tamtym stoisku te skarpetki pachnące. Widziałam je w internecie i chciałam się przekonać, czy w rzeczywistości pachną jak jabłuszko. Tak, pachną jak jabłuszko. Dla mnie to było takie zdumienie, że odzież może pachnąć jakimś zapachem typu właśnie jabłko. To jest zakup Julki dla bagietki i Quentina. Na kawaliadzie, gdzie było stoisko z tymi smakołykami, to było też stoisko to samo. Było też z smakołykami dla psów. Uwaga, jak prawdziwy Polak cebulak, mam próbki. Był taki wózeczek na kawaliadzie z prolinem. To był w ogóle taki słodki piesek ubrany w zielony kubraczek. I to było naprawdę urocze. I każdy, kto chciał, mógł sobie otrzymać próbki pasz z prolinem. To jest chyba musli jakieś? Takie mam wrażenie, że to jest jakieś musli albo coś takiego. I sieczkę. Mamy tego po trzy, bo zabrał mój tata. Damy pani Marcie albo coś takiego w stajni, nigdy nic się nie marnuje. To taki krótki haul. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że moja zdobycz też wam się spodobała, bo naprawdę jestem dumna z tego czapraka. Piszcie, czy te rzeczy wam się podobały, a ja tymczasem się z wami żegnam, buziaczki!